Pro Elo 350 ludziska, witam was na Call of Duty Black Ops 2 na mapce Cargo, drużynowy Team Deathmatch Hardcore. Tu sobie tak zrobię. Mam oczywiście złoto już, czyli MP7 w złocie. Nagrywam w... O, zobaczcie, dwóch pocisnąłem, ten trzeci mnie nie. Już nie dałem rady. Nagrywam tak, że skina i od razu mówię, bo jak nagrywam w ten sposób, to mogę osiągnąć lepszą jakość obrazu. O. Ale niestety dźwięk z gry będzie dupny. Dobra. To powiedziałem, gram tu MP7. Tam ten laserowy i mam do tego chyba jeszcze przedni uchwyt i ten szybki chwyt, ergo uchwyt czy coś. O, broni zapasowej nie mam, mam za to 5 nie kart tych, tylko atutów. O, tam szybki bieg, tam że jeden kill mniej będę miał i będę miał kill streak. Do tego tam mam, nie pamiętam, dobra, ludziska, odpuśćmy. W tym filmiku chciałem pokazać, jak nadgminnie w Black Opsie kampią. Tu jednego już właśnie tego szajsowego kampera złapałem. Przecież to, co oni wyprawiali, ci kamperzy, nie wiem jak to nazwać, co oni robili w tej grze, jak kampili, no to szał dzikiej pizdy, że tak powiem. To, co oni robili w tym meczyku. No przecież zobaczcie, no jak oni kampią. Jednego złapiesz, drugi z drugiej strony. A to jest moja najlepsza mapka, według mnie najlepsza. Najlepiej mi się gra, ale oczywiście ją zjebali, bo jak gram z takimi graczami, no to już mnie odechciewa wszystkiego się i nie chce mi się po prostu już więcej grać. Ten filmik, nie obchodzi mnie wynik, że jest tam jakiś mega zły. O, zobaczcie, jeden kamper i takie headshoty wchodzą. Tylko no to jest nagminne, zobacz, ten meczyk to jest jedna wielka kamperka. Tak, oczywiście, mam sytuacje takie, że zarąbiście mi idzie. O, następny kamperoza, tu zjebałem to jak mało który. Mówiłem, że nie będę narzekał na kamperów, bo niekiedy sam przy kampie czy coś. O, zobaczcie. No, powiedzcie mi, co to jest za satysfakcja, co to jest za przyjemność grania, kiedy się kampi tak jak oni, siedzą w miejscu, że tak jak powiedział, ostatnio oglądałem live u Prawet Pajla z Yoshim i Mankim. Nie, to było jeszcze parę filmików wcześniej, że tam mówi, że chodź przykampimy, a Yoshi do niego, nie, bo mnie dupa swędzi. No ludzie, że ich nie swędzi. No zobaczcie, co oni tu odpierdalają. Przecież tak kampią. O, tu wyskoczę, pach. No taka mnie kurwica brała w tym meczyku. No nie szło nic ugrać. No oczywiście do niego chciałem podejść, ale o. Nie, no nie szło nic, ludzie, z nimi grać. Oczywiście to był pierwszy i ostatni meczek z nimi. To, co się dzieje w Black Opsie dwójce, zaczyna się dziać. Nie wiem jak na tych nowych mapkach, bo wyszły, ale jeszcze sobie nie kupiłem. To, co oni tu odpierdalają, no to jest, w pale się nie mieści. No przecież taka kamperka, co to jest za przyjemność? No. Myślałem, że go wciągnęli. Nie, dalej tam kwitnie. To nie jest żadna przyjemność z gry siedzieć w miejscu
i zacieszać, że o, zabiłem go. No jak go zabiłeś? Kurwa, człowieku, rusz się. Szczęście go zabili. No nie jest dla mnie żadna... Tu mi uratował zajebiście życie. Dzięki, chłopie ci. To nie jest... Dla mnie by nie było przyjemne grać i jednocześnie kampić. No bo przecież to siedzieć w miejscu i czekać, przyjdzie ktoś czy nie przyjdzie, przyjdzie czy nie przyjdzie, no bez jaj. No nie idzie grać tak. To nie jest żadna przyjemność z gry czy coś. Tu teraz zobaczycie sytuację. Dwóch palantów, bo inaczej tego nie mogę nazwać, już oglądając już mnie czaska nerwy. O, jeden tu, a drugi tam. I oni tam przez całą, uwierzcie, przez całą grę tam siedzieli. No. Normalnie jak to oglądam, to mnie szlak bierze. Mówię wam, tak kampili w tym meczyku. Wynik był oczywiście bardzo, bardzo cienki. Tam było 18-20 i nasz zespół przegrał oczywiście, no bo jak można wygrać z kamperami, powiedzcie mi? No nie idzie. No nie wygrasz za nich cholerę z kamperami. No. I czekał jak pizda. Ja oczywiście tam przykucnąłem, bo wiedziałem, że te dwie pały tu pobiegną. Ale nie pobiegły, to się ruszyłem. Najlepsza mapka, według mnie. A tak ją z takimi graczami to się odechciewa grać. No. Myślałem, że tych już ich tu nie ma, nie? Ale są. O, próbuję go ściągnąć, to nie. Ściągnęli mnie. On leżał tu. Tam leżał. Albo tu, naprzeciwko teraz. I te dwa miejsca ciągle ten koleś leżał. W dwójkę oni tak łupali. No bez jaj, no ludzie. Kurde, a zauważyłem, że Polacy, bo rzadko wtrafiam na serwery z Polakami, ale jak już trafię, to już jest nagminność kamperka. To już jest taka nagminność. Nie wiem, co wy zaczerpiecie przyjemność z kampienia. No nie mówię, że wszyscy. Bo powiedzcie mi tak, no... Nie ma żadnej przyjemności z kampienia, ale powiedzcie mi jedno. Co by było, gdyby każdy z drużyny od A do Z, każdy jeden kampił. Każdy by się pierdolnął w rogu i czekał, jak na zbawienie. To by były ciągle tylko remisy i mecz by się kończył. Zero, tak? 0-0, bo każdy leży i kampi. Ale nie. Ja oczywiście jestem taki, że dupa mnie swędzi i rwę do przodu, nie? Bo nie lubię... Nie lubię kampić, bo mnie zaraz szlak trafi. Trafia. Dobra, ludziska. To było takie... komentarz... Nie wiem, dobra. Ludziska, nie kampcie. O, macie jeszcze wynik. Cyk. 18-20. U nas najlepszy też miał 18-11. 19-13. I to wszystko kamperzy. No bez jaj. Dobra, ludziska, ja kończę. Na pewno się pojawią jeszcze więcej filmików. Jeśli wam się podobało, macie jakieś za albo przeciwy, komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. Piszcie, co sądzicie o kamperach. Dobra, to ja skończę. To na razie, ludziska. Cipa.